Plan wszedł w życie zaledwie kilka miesięcy po zbombardowaniu Nagasaki i kapitulacji Japonii. Alianci wygrali wojnę. Do wykonania zostało im jednak jeszcze jedno zadanie. Amerykańska marynarka wojenna musiała zniszczyć japońską flotę okrętów podwodnych. Największą tego rodzaju flotę w historii. Amerykanie chcieli unicestwić wyjątkowo groźny, supertajny element japońskiego arsenału. Jednostki klasy Sentoku. Okręty podwodne zdolne do przenoszenia bombowców. Stany Zjednoczone obawiały się, że wpadną one w ręce Rosjan. Przez następnych 60 lat nikt nie wiedział, gdzie została zatopiona japońska flota. Aż do dzisiaj. Po zakończeniu zimnej wojny i odtajnieniu części akt marynarki wojennej, badacze zaczęli przeszukiwać wody w okolicach Nagasaki w nadziei odnalezienia podmorskiego cmentarzyska i najbardziej tajnego japońskiego okrętu podwodnego. Tajne okręty podwodne. Historia najbardziej tajnego japońskiego okrętu wojennego zaczyna się zaledwie kilka dni po japońskim ataku na Pearl Harbor, do którego doszło 7 grudnia 1941 roku. Plan ataku opracował admirał Yamamoto, zwierzchnik japońskiej marynarki wojennej. Potem miał zapłacić za to wysoką cenę. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, która zakończyła się klęską Japonii. Jednak wcześniej, po zwycięstwie w Pearl Harbor, Yamamoto zaczął wcielać w życie swój ambitny plan budowy niezwykłej floty okrętów podwodnych. Miały być wszechstronne i śmiertelnie niebezpieczne. Ludzkie torpedy, jak te użyte w Pearl Harbor, okręty średniej wielkości do obrony wybrzeża oraz potężne okręty szturmowe, najszybsze na świecie, osiągające prędkość 24 węzłów. Jednak najbardziej tajny japoński projekt łączył w sobie potęgę morską i lotniczą. Był to podwodny lotniskowiec. Okręty tego typu określano mianem Sentoku. Mogły przenosić na pokładzie 3 bombowce i były największymi okrętami podwodnymi na świecie. Plan admirała Yamamoto zakładał wykorzystanie ich do ataku na kontynent amerykański. Okręty miały wynurzyć się u wybrzeży Ameryki i wysłać samoloty do ataku na strategiczne cele w głębi lądu. W realizacji planu admirała przeszkodziło alianckie zwycięstwo nad Japonią. Amerykanie nie mogli jednak ryzykować przejęcia tej niezwykłej technologii przez Rosjan. Zatopili więc flotę, licząc, że może na zawsze skryje jej sekrety. Zatopienie tych okrętów to prawdziwa zagadka. Odtajnione dokumenty marynarki wojennej wspominają o 24 okrętach, japońskich okrętach podwodnych. Nie wiemy jednak na pewno, czy zostały zatopione tutaj, czy raczej przetransportowane gdzie indziej i dopiero tam zniszczone. Już sama ta zagadka, poza faktem, iż mamy do czynienia z największym zgrupowaniem japońskich okrętów podwodnych na świecie, sprawia, że warto się temu przyjrzeć. Archeolog morski Brett Fenow chce odkryć miejsce spoczynku japońskiej floty podwodnej. Zanim jednak wyruszy w morze, jego załoga musi przygotować statek. Niesamowite, że przesunął się tylko o 70 cm, niecały metr. Naprawdę mało. To trochę komplikuje sprawę, ale damy radę. Stos sprzętu rośnie z każdą chwilą. Pojawiają się jednak problemy. Pierwszy dotyczy sonaru. Musimy wymyślić jakiś system mocowania. Nie pasują? O to ci chodzi? To ręczna robota. Usiłujemy zamocować nasz sonar. Jak widzicie, jest z aluminium, a kadłub statku wykonano z włókna szklanego. Przy spawaniu nie wchodzi w grę. Musimy więc zrobić jakiś stelaż, na którym go osadzimy. Potem brak prądu unieruchamia komputery. Nie wrzuć do wody. Gdzie jest zasilanie? Co to jest? Szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym włożyć wtyczkę.
this? Oh, that's the USB. Just trying to find some place to plug and get power. Po załatwieniu jednego problemu natychmiast pojawia się następny. Podwodny sonar nie współpracuje z globalnym systemem pozycjonowania, czyli GPS-em. Nie działa. Właśnie kalibrujemy sonar. Czy zawsze trzeba korzystać z GPS-u? Próbują podłączyć go do systemu statku, co jest bez sensu. Billy, Brett walczą z lutownicą, a kapitan zaczyna się poważnie martwić. Będzie zadowolony, że skończyliśmy. Doskonale. Spójrz tutaj. Co jest? GPS działa. Nie musieliśmy go nawet zestrajać. Po prostu włączyliśmy, a on sam dostosował się do systemu. Jesteśmy najlepsi. Nie cieszysz się, że coś zaczyna w końcu działać? To przetwornik sonaru. Zanurza się go pod wodę, a on wysyła szeroką wiązkę fal dźwiękowych w kierunku, w którym płyniemy, tworząc bardzo dokładną mapę dna morza. Już widać, co nas czeka. Wyobraźcie sobie, co będzie się działo, kiedy będziemy go zanurzali i wyciągali na morzu. Musimy być bardzo ostrożni. Dla miejscowej społeczności rybackiej to zwyczajny dzień. Rybacy wątpią jednak, by archeolodzy cokolwiek znaleźli. Rozmawiałem z rybakami, którzy łowią tu ryby od wielu lat. Nikt nigdy nie słyszał o zatopionych tutaj okrętach podwodnych. Mówią, że nic tu nie ma. Jednak Brett dysponuje informacjami, do których nie miał dostępu żaden Japończyk. Oglądał odtajnione niedawno mapy amerykańskiej marynarki wojennej, zawierające wskazówki co do miejsca zatopienia japońskiej floty wraz z jej najbardziej tajnym okrętem podwodnym. Tajne okręty podwodne. Archeolog morski Brett Fenow kieruje ekspedycją, której celem jest odnalezienie największego cmentarzyska okrętów podwodnych na świecie. Główną nagrodą będzie odnalezienie Sentoku, tajnego zbudowanego przez Japończyków podczas II wojny światowej okrętu podwodnego, zdolnego do transportowania samolotów. Na podstawie map odtajnionych niedawno przez amerykańską marynarkę wojenną Brett wyznacza kurs w miejsce położone na zachód od Nagasaki. Okręty powinny być tutaj. Ląd jest w zasięgu wzroku. Poza tym mówimy o okręgu o średnicy 5-6 kilometrów. To spory obszar. Nawet gdybyśmy pracowali bez przerwy przez 10 dni, zbadalibyśmy maksymalnie 10-15%. Skupmy się więc na miejscach, odnośnie których mamy pewne historyczne informacje. Zostawiając powątpiewających rybaków za sobą, Brett i jego załoga wypływają w morze ku akwenowi wzmiankowanemu w aktach amerykańskiej operacji Koniec Drogi. Jesteśmy jakieś 65 km na południowy zachód od Nagasaki. 200 metrów od miejsca, w którym, jak sugerują akta, zatopiono pierwsze 24 okręty. To najlepsza pozycja do rozpoczęcia naszych badań. Obszar badań znajduje się w pobliżu bezludnych wysepek Gotoretto. Za pomocą sonaru archeolodzy spróbują zlokalizować tam japońskie wraki. Odnalezienie wraku pod wodą jest niezwykle trudne. Wykorzystuje się do tego różne współpracujące ze sobą urządzenia. Trzeba brać pod uwagę wiatr, fale, prądy morskie, pogodę, widoczność. To naprawdę bardzo trudne. Podczas II wojny światowej Japonia przodowała w budowie okrętów podwodnych. Kraj ten zdołał opracować i wyprodukować aż 30 różnych klas tego rodzaju uzbrojenia. Głównym celem ekspedycji jest zlokalizowanie 24 wraków stanowiących część podwodnej floty zatopionej przez Amerykanów pod koniec wojny. Odtajnione akta marynarki wojennej sugerują, że spoczywa tam także gigantyczny okręt klasy Sentoku. Badacze nie wiedzą jednak, gdzie zacząć.
Potężny I-400 był perłą w koronie japońskiej floty podwodnej. Ważący 6,5 tysiąca ton Sentoku był ponad 3 razy większy od innych współczesnych mu okrętów podwodnych. Ten 122-metrowy potwór górował także pod względem uzbrojenia. Był pływającą fortecą, tak na powierzchni, jak i pod wodą. Na jego pokładzie znajdowały się 4 stanowiska działek przeciwlotniczych oraz potężne działo. Pod wodą kryło się aż 8 wyrzutni torped. Gigant miał także swój sekret. 3 bombowce ukryte w specjalnym, przymocowanym do pokładu hangarze. Kadłub był taki sam jak w przypadku okrętów I-13 oraz I-14. Zamontowano jednak na nim hangar dla samolotów typu Seiran. Niezwykły kadłub w przekroju przypominający ósemkę dawał okrętom klasy Sentoku wytrzymałość i stabilność konieczną do pełnienia roli pasa startowego dla bombowców. Sentoku były wyposażone w 4 silniki o mocy 3000 koni mechanicznych, każdy mogły 1,5 raza okrążyć Ziemię bez konieczności uzupełniania paliwa. Przy takich możliwościach Japonia mogła uderzyć gdziekolwiek i kiedykolwiek. I-400 aż do lat 60. pozostał największym okrętem podwodnym świata. Jego bezpośrednimi następcami są współczesne atomowe okręty podwodne. Moim zdaniem Amerykanie brali przykład z I-400, budując własne atomowe okręty podwodne. Jestem też zdania, że idea okrętu uzbrojonego w pociski balistyczne wywodzi się od koncepcji bombowca przenoszonego przez okręt podwodny. Przeczesanie sonarem 8 km2 morskiego dna to niełatwa rzecz. Każda mijająca godzina zmniejsza prawdopodobieństwo odnalezienia cmentarzyska. Pytanie tylko, jak dokładne są współrzędne podane w odtajnionych aktach. Nie mieli GPS-u, opierali się na obserwacji gwiazd. Możliwe, że coś im w tym przeszkodziło. To mogą być jedynie dane szacunkowe. Mogli pomylić długość czy szerokość geograficzną. Zaraz dowiemy się, czy nasze oceny były trafne. Sprawdzenie dokładności starych map może potrwać dni, a nawet tygodnie. Pierwsze odkrycie następuje jednak prawie natychmiast. Mam coś. Według GPS-u jesteśmy w odpowiednim miejscu. Trafiliśmy. Zdecydowanie coś tam jest. Chyba tak. To one. Naprawdę wielkie. Znaleźliśmy coś ciekawego. 2 lub 3 obiekty. Możliwe, że 2 lub 3 okręty podwodne obok siebie. To jest to? Jeden z nich. Mamy 29. Przynajmniej 2 obiekty, może 3. Tu jest jeden, a tu drugi, sporo większy. 183 metry pod powierzchnią morza, na piaszczystym dnie, sonar wykrywa nagromadzenie wielkich obiektów. Przeskoczyliśmy do następnego. To jest jak łapanie ryb w beczce, zbyt łatwe. Dzwonek dzwoni za każdym razem, kiedy znajdujemy okręt. Randy, przygotuj się. Wszystko wydaje się proste, ale badacze muszą teraz określić dokładne współrzędne obiektów, by móc potem wysłać na dno podwodnego robota. Lokalizacja każdego obiektu jest notowana, a jego zarys porównywany ze zdjęciami lotniczymi z 1 kwietnia 1946 roku, kiedy zakończono operację Koniec Drogi. Czy archeolodzy natrafili na serię niezwykłych tworów geologicznych, czy też znaleźli wraki japońskich okrętów podwodnych? Brett, nie ma wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że to okręty, chociażby to, że pasują współrzędne. Ktokolwiek je określał, ktokolwiek stał tu na mostku jakiegoś okrętu 60 lat temu, doskonale znał się na swojej robocie. Ekipa.
Musi teraz udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że to rzeczywiście cmentarzysko okrętów podwodnych. Badaczy czeka jeszcze mnóstwo pracy. Po drugiej stronie świata, w Instytucie Smithsoniańskim w Waszyngtonie, rekonstruowany jest inny element zagadki Sentoku, przenoszony przez okręt samolot. Bob McLean i Matt Nazaro wchodzą w skład zespołu, który od ponad 10 lat rekonstruuje jedyny istniejący japoński bombowiec typu Seiran. Te zdjęcia ukazują, w jakim był stanie. Światło, woda i temperatura wyrządziły olbrzymie szkody. Czas dał się samolotowi we znaki, podobnie jak różnej maści kolekcjonerzy. Poza tym odtworzenie czegoś, co widziało zaledwie kilku ludzi z Zachodu, nie było łatwe. Kiedy samolot do nas dotarł, wewnątrz brakowało wielu instrumentów pokładowych. Zniknęło wiele elektronicznych chłod zespołów. Przebicie się przez to wszystko, określenie, co właściwie powinniśmy zamontować, jakie mamy części oryginalne, a jakie musimy wykonać sami, by wypełnić kokpit, było bardzo trudne. Nazwę Seiran nadał samolotowi szef japońskiej grupy pilotów oblatywaczy. Była niezwykle trafna. Sei znaczy czyste niebo, a Ran grom. Dosłownie grom z jasnego nieba. Doskonała nazwa dla bombowca, który miał zrealizować plan admirała Yamamoto. Rozpiętość skrzydeł wynosi 12 metrów, a długość samolotu około 11. Ciekawe w tym modelu jest to, że wszystko, co wystawało poza średnicę śmigła, było składane lub demontowane, by mógł on zmieścić się w hangarze na okręcie podwodnym. Średnica śmigła wynosi 3 metry. Przy złożonych elementach ruchomych samolot wyglądał mniej więcej tak. Płaty poziome są złożone. Złożona jest także górna część płata pionowego. Słowem, którym najczęściej określam ten samolot, jest słowo ekscentryczny. To naprawdę niezwykła, bardzo nowatorska maszyna. Już sam fakt, że po złożeniu trzy takie samoloty można było umieścić na okręcie podwodnym, jest ekscentryczny. Tak uważam. I będę tego bronił. Seiran mógł być ekscentryczny, ale był także niezwykle skuteczny. Ten nowoczesny dwumiejscowy bombowiec był szybki, a jednocześnie mógł unieść aż 800 kg bomb. Prędkość maksymalna, wynosząca 600 km na godzinę, sprawiała, że swój maksymalny zasięg, wynoszący 1000 km, samolot mógł osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Żyję, ponieważ latałem bardzo nowoczesnym samolotem. Pod koniec wojny wielu z nas wyruszało do boju na dużo gorszych, wyładowanych bombami samolotach szkoleniowych. Na pokładzie dziobowym Sentoku znajdowała się 36-metrowa katapulta, z której wystrzeliwano Seirany. Czteroosobowa załoga była w stanie przygotować, uzbroić i wystrzelić wszystkie trzy bombowce w zaledwie 45 minut. Obsługiwałem wcześniej wiele katapult, ale ta była najprostsza i najlepsza, z tym zastrzeżeniem, że podczas startu na pilotów działało olbrzymie przeciążenie. Na wodach nieopodal Nagasaki zespół badaczy pokłada swoje nadzieje w wyposażonym w kamerę robocie, który zanurzy się w niebezpieczną głębię i zbada tajemnicze dno morza. Powoli kończy się czas i pieniądze. Na odnalezienie japońskich okrętów podwodnych został tylko jeden dzień. Nadeszła decydująca godzina. To robot podwodny, CI Falcon. Waży około 50 kg i w swojej klasie jest największy. Siła ciągu jego silników wynosi około 50 kg, więc pod wodą jest bardzo szybki i zwinny. Doskonale radzi sobie z prądami morskimi, a tutaj pewnie na jakieś się natkniemy. Wszystko już działa, możemy zaczynać. Został nam tylko kołowrót. Potrzebujemy 6-7 ludzi. Poza tym wszystko w porządku. Robot jest mały, silny, prosty w obsłudze. Już nie mogę się doczekać.
Tutaj mamy wał napędowy, przekładnie, wszystko jest zabezpieczone, nie ma prawa dojść do żadnych usterek. Zabierajcie ręce, odsuńcie się. Ian, co z napędem, w porządku? Tak. Kamera działa. Tak. Światła? Też. Japończycy nie wierzą w istnienie cmentarzyska okrętów podwodnych. Brad zakłada jednak, że współrzędne z niedawno odtajnionych map są w miarę dokładne. Wierzy, że wprowadzą go na ślad największego skupiska wraków łodzi podwodnych na świecie. Operowanie podwodnym robotem jest dość skomplikowane. Badacze muszą walczyć z falami i podwodnymi prądami. Przekazywanie poleceń przez tłumacza raczej nie pomaga. Co powiedział? To gdzieś tutaj, dokładnie tutaj. Jest. To kwestia sprzętu. Statek nie może utrzymać pozycji. Nie możemy też zamontować kołowrotu, ponieważ kadłub wykonano z włókna szklanego i jakiekolwiek spawanie po prostu nie wchodzi w grę. Nie możemy odpowiednio obciążyć robota, by sam opadł na odpowiednią głębokość. Nie możemy też wykorzystywać silników statku do przemieszczania się w obszarze badań. Przewód robota mógłby zawadzić o śrubę. Możemy jedynie czekać. To będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne. Nie dasz rady się utrzymać? Randy, chodź tu. To jest wrak? Tak. Dryfujemy kursem 8-0 z prędkością jednego węzła. Pcha nas prąd. On musi nas tu utrzymać. Możesz mu to wyjaśnić? Kapitan musi utrzymać statek na pozycji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pociągnięcia robota po dnie morza. Istnieje także ryzyko przypadkowego zerwania przewodu zasilającego. Bob, czujesz się dziś jak pilot? Poważnie, jeśli się z nim nie dogadamy, wszystko na nic. Nie chcę być zbyt krytyczny. Naprawdę dają z siebie wszystko. Problem w tym, jak sterują. Umieszczenie GPS-u tak daleko od sterówki po prostu nie ma sensu. Musimy się przekrzykiwać, przekazywać sobie poprawki. Kompletnie bez sensu. Na razie kapitan utrzymuje pozycję, tylko jak długo zdoła? Może utrzymać pozycję. Jak? Walnął w ster i wszedł na kurs 8-0. I nawet nie patrzy na GPS. Nie może. Gdyby mógł, patrzyłby, ale nie może, więc nie patrzy. Rozwiązaliśmy jeden problem. Możemy teraz ustawić statek tam, gdzie chcemy. Teraz problem numer dwa. Czy zdołamy doprowadzić robota do celu leżącego 180 metrów pod nami? Badacze wiedzą, że wielkie archeologiczne odkrycia zawsze wiążą się z niebezpieczeństwem. Postanawiają więc zaryzykować. Tajne okręty podwodne. W pobliżu odludnych wysepek na wodach nieopodal Nagasaki zespół badaczy próbuje odnaleźć cmentarzysko japońskich tajnych okrętów podwodnych. Po ataku na Pearl Harbor Japonia w tajemnicy przygotowywała swoją marynarkę do wykorzystania nowego arsenału. Podczas II wojny światowej Japończycy zbudowali ponad 170 okrętów podwodnych. Cztery z nich, klasy Sentoku, były podwodnymi lotniskowcami. Pilot Kazuo Takahashi pamięta niebezpieczeństwa związane ze szkoleniem na przeznaczonych dla Sentoku samolotach typu Seiran. Czasem gasł silnik i pilot mógł jedynie wylądować awaryjnie na wodzie lub na lądzie. Podczas mojej dwuletniej służby silnik zgasł mi w powietrzu 3 lub 4 razy. Bezpieczne posadzenie tak ciężkiego samolotu na wodzie było niemożliwe. Rozbijał się, a szczątki maszyny fruwały we wszystkie strony. W roku 1944 Japonia przegrywała już wojny, a jej południowo-pacyficzne imperium kurczyło się z każdym dniem. Admirał Yamamoto chciał to zmienić, przerywając alianckie morskie szlaki zaopatrzeniowe. Wydał rozkaz, by flota okrętów Sentoku zniszczyła kanał panamski. Ruszyliśmy na zachód z Singapuru na Ocean Indyjski i dalej.
Ominęliśmy Kapsztad w Afryce Południowej i dotarliśmy na Atlantyk, kierując się ku Morzu Karaibskiemu i Kanałowi Panamskiemu. Z tej strony Amerykanie się nas nie spodziewali. Okręty miały wynurzyć się po atlantyckiej stronie kanału. Po stronie pacyficznej Amerykanie mogli być przygotowani do odparcia ataku. Byłem pewien, że zniszczymy kanał. Każdy z naszych samolotów miał po 800 kg bomb. Szanse powodzenia były bardzo duże. Sejrany miały uderzyć na śluzę w Gatun, jak grom z jasnego nieba. Jak w przypadku wszystkich japońskich ataków powietrznych w końcowej fazie wojny, była to misja samobójcza, Tokko. Każdego dnia ginęli ludzie. Z naszej 170-osobowej grupy zginęło 130. Myślałem, że teraz moja kolej. Jeśli miałem umrzeć, chciałem, by odbyło się to podczas ataku na kanał panamski, ku chwale Japonii. W rozkazach nigdy nie padło słowo Tokko. Załogi samolotów wiedziały jednak, czego od nich oczekiwano. Podczas smutnej ceremonii pożegnalnej piloci otrzymywali ostatnie instrukcje. Tokko tanto to itte. Dwa dni przed tym, jak I-400 oraz I-401 wypłynęły z bazy Maizuru, każdy z pilotów Sejranów, w tym i ja, otrzymał krótki miecz, tak zwany miecz Tokko. Generał Arizumi wręczył je każdemu z nas osobiście. Ktoś powiedział potem, że byliśmy bladzi i przerażeni. Byłem pewien, że moje życie niedługo się skończy. Japońscy wojownicy przygotowywali się do swojej misji, nie wiedząc, czy oni sami i ich flota wyjdą z tego cało. Misja badaczy także jest ryzykowna. Robot zanurza się w niebezpiecznych wodach, które w każdej chwili mogą zakończyć ekspedycję. Podczas gdy kapitan próbuje utrzymać pozycję statku, robot schodzi 183 metry pod wodę. Upływa 20 pełnych napięcia minut. 50 metrów? Spójrzcie na tę wodę. Nie wiedziałem, że tu jest tyle planktonu. Sto metrów. Spytaj go o przewód. Jaką mamy prędkość? Pół węzła. 191, 192. Jesteśmy na dnie. Coś widzę. Co to jest? To przede mną. Kiedy robot opada na dno morza, Brett musi stoczyć nieoczekiwaną walkę. Prąd jest niezwykle silny. Tak, widzę. To ten mniejszy? Nie, duży. Mniejszy jest dalej. Przepłynę obok, zobaczymy. Trochę się pogubiłem. Prąd jest tak silny, że mam kłopoty z utrzymaniem robota na dnie. Co się dzieje? Dryfujemy, ponieważ facet nie widzi GPS-u. Uważasz na kurs? To dziób albo rufa, jedno z dwóch. Nic nie widzę. Dryfujemy, chyba dam spokój.
Coś tam jest. Coś wielkiego. Niech zatrzyma statek. Zatrzymaj statek. Stop. Zatrzymaj. Nie używaj silników. Chyba musimy się wynurzyć i przemyśleć całą strategię. Poproś Randy'ego, żeby zaczął zwijać przewód. Wynurzamy się. Pierwsza próba prawie zakończyła się katastrofą. Silne prądy i kłopoty z komunikacją zmusiły badaczy do wycofania robota, zanim nie będzie za późno. Powoli i delikatnie. Na dole jest bardzo silny prąd, ma ze dwa węzły. Tutaj nikt nie czuwa nad dryfem statku i stąd problemy. Patrzą na boje przed nami i utrzymują kurs. Tyle, że boję się ruszyć. Przesunęliśmy się o kilkadziesiąt metrów. Ciągnęło mnie do tyłu. Próbowałem skręcić w lewo lub w prawo, a robot szarpał się jak pies na smyczy. Musimy to przemyśleć. Lepszej pogody już nie będzie. Nie. Tym bardziej powinniśmy się pośpieszyć. To zbyt droga zabawka, by ją stracić. Z drugiej strony, po to powstały takie roboty, by operować w trudnych warunkach. O to w tym wszystkim chodzi. W Japonii nikt wcześniej nie badał wraków. Nikt ich nawet nie szukał, przynajmniej jeśli chodzi o prace archeologiczne. Dlatego warto zaryzykować. To nie jest zwykła zabawa. Próbujemy przeprowadzić tu poważne badania. Kto nie rozwiązuje problemów, kto nie naraża się na ryzyko, nic nie zdziała. Nie mamy już czasu. Albo teraz, albo nigdy. W lipcu 1945 roku, kiedy Sentoku płynęły ku kanałowi panamskiemu, flotylla odbierała informację, że do ataku na Japonię przygotowuje się duże zgrupowanie okrętów amerykańskich. Zadanie zniszczenia kanału zawieszono, wyznaczając Sentoku nowy kurs. Tym razem miały zaatakować bazę amerykańskiej marynarki wojennej w atolu Ulithi. Jednak 15 sierpnia 1945 roku, zanim okręty osiągnęły swój cel, cesarz Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. Nigdy nie zapomnę tego dnia. W nocy 22 sierpnia rozkazano nam zdemontować uzbrojenie i pozbyć się amunicji. Trzy sejrany wystrzeliliśmy z katapulty ze złożonymi skrzydłami. Pozbywaliśmy się wszystkiego. Wcześniej nikt nawet nie myślał o kapitulacji. Skaza na honorze cesarskiej marynarki wojennej musiała zostać zmazana krwią dowódcy. Reszta załogi miała wrócić i pomóc w odbudowie kraju. Generał Arizumi rozkazał nam, żebyśmy owinęli jego ciało banderą i wrzucili do Pacyfiku, po czym popełnił samobójstwo. Te niepublikowane dotąd zdjęcia ukazują chwilę kapitulacji olbrzymiego Sentoku i jego załogi. Alianci nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Oto przed nimi stało połączenie okrętu podwodnego z lotniskowcem. Mieliśmy wejść na pokład I-401. Wszystkie stanowiska ogniowe naszego niszczyciela były obsadzone. Płynęliśmy w szalupach. Przez głowę przewijała mi się wtedy tylko jedna myśl. Chłopcy, bez nerwów, nie zacznijcie teraz strzelać. Weszliśmy na pokład, byliśmy uzbrojeni. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Po chwili pojawili się Japończycy. Pokazaliśmy im, że nie żartujemy, mówiąc, że jeżeli nie włączą silników i nie popłyną do portu, zrobimy to za nich. Oczywiście blefowaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, co robić. Ten okręt był inny niż wszystko, co wcześniej widzieliśmy. Gdybyśmy jednak musieli go poprowadzić, pewnie przynajmniej byśmy spróbowali. Kiedy się poddaliśmy, ustawiono nas na górnym pokładzie.
Kiedy my zatapialiśmy wrogi okręt, ustawialiśmy jego załogę na pokładzie, by móc ją przesłuchać. Byłem pewien, że zostaniemy rozstrzelani, ale jakimś cudem nas oszczędzono. Amerykańska marynarka wojenna, świadoma nowych zagrożeń, chciała mieć pewność, że tajemnica japońskiej floty podwodnej pozostanie tajemnicą. Współcześni badacze mają jednak inne plany. Napięcie powoli rośnie. W ramach przygotowań do drugiej próby kapitan naprowadza statek z powrotem nad stanowisko. Dlaczego płyniesz? Jesteśmy na miejscu. Niech ustawi kurs 6-0. Stop. Doskonale. Schodzę. Ok. Daj trochę do tyłu. Dobrze. Wystarczy. Stop. W porządku. Wypuszczamy robota. Jest dobrze, rozwijaj przewód, niech dryfuje. Wszystko w porządku, tak ma być, po prostu dryfujemy. Badacze mają nadzieję, że tym razem uda im się jako pierwszym sfotografować cmentarzysko japońskich okrętów podwodnych. Napięcie rośnie, ale kiedy tylko robot dociera do celu, pojawiają się problemy. Mamy coś. 2-1-0. Doskonale. Poczekaj. Na czymś utknąłem. Zatrzymaj statek. Dryfujemy? Tak. Gdzie jest kapitan? Tam. Wracaj tu. Zawadziliśmy o coś przewodem i straciliśmy robota. Mam dość. Powiedz mu, że ma wrócić na miejsce, albo coś mu zrobię. Straciliśmy robota. Brett ma dwa wyjścia. Oswobodzić robota lub odciąć przewód. Decyzja nie należy do najłatwiejszych. Jaki ma kurs? 90 stopni. Po co? W którą stronę teraz płyniemy? Kurs 295. 295. W porządku, jeśli poluzujemy przewód, płynąc do przodu, może uda się uwolnić robota. Niech skręci w lewo, na kurs 250. Jest. Widzę, nie wiem tylko jak... Wystarczy, że przepłyniesz. Cholera, mamy pętlę. Staram się. Może powinienem to opłynąć. Może tędy. Zgubiłeś się. Robot jest wolny, tak? Tak, wypływamy. Do góry. Cały czas wyciągasz przewód? Widziałeś, jak mocno był zaciśnięty? To dopiero sztuczka, jak wiązanie sznurówek. Rozwiązywanie. Fajnie, że odzyskaliśmy robota, bałem się. Schodzimy znowu. Znowu? Ten facet jest szalony. Mieliśmy wielkie szczęście, że udało nam się oswobodzić robota. Przeciągnął nas przez całe stanowisko, przez drugi okręt. Zaczepiliśmy o knagę. Zatrzymały nas 60-letnie knagi, ale wcale mnie to nie dziwi. Może przemyślmy nasze postępowanie. Płyniemy pod prąd, tak? Czyli odpływam od statku. Problem w tym, że na powierzchni trzeba bardzo uważać, by zbytnio nie napinać przewodu. Inny sposób to wykorzystanie balastu. Może po prostu obciążymy robota i poślemy go na dno. Spróbujemy? Nie bardzo. Dlaczego? Przez problemy z komunikacją. Spróbujmy. Która jest? Wstyd byłoby nie spróbować. W 11:30. Jakie jest inne wyjście? Czekamy do jutra? Nie, to nasza ostatnia szansa. Możemy spróbować. Ekipie skończył się czas i pieniądze. To ich ostatnia szansa, by udowodnić, że pod nimi spoczywają zaginione okręty podwodne. Tajne okręty podwodne.
Zespół badaczy szuka zatopionej po zakończeniu II wojny światowej floty japońskich okrętów wojennych. Po kapitulacji Japonii Amerykanie wprowadzili 24 okręty na wody zatoki Sasebo na zachodnim wybrzeżu kraju z zamiarem dokonania dokładnych oględzin tych nowatorskich konstrukcji. 40 z nas wysłano na I-401. Mieliśmy poznać ten okręt, nauczyć się go obsługiwać. Japończykom powiedzieliśmy, że kiedy tylko poznamy tajniki okrętu, będą mogli wrócić do domów. Nic dziwnego, że bardzo starali się nam pomóc. To był obcy okręt, dziwny, zupełnie inny od naszych. Systemy zaworów i w ogóle wszystko było inne od tego, co już znaliśmy. Kiedy Paul Whitmer i jego koledzy poznawali japoński tajny okręt podwodny, z dowództwa nadszedł nieoczekiwany rozkaz – zatopić wszystkie przejęte jednostki. Rozpoczęła się operacja Koniec drogi. Nad zatokę Sasebo przywieziono tysiące kilogramów materiałów wybuchowych. Ładunki rozmieszczono w maszynowniach i przedziałach torpedowych wszystkich japońskich okrętów podwodnych. Koniec II wojny światowej był jednocześnie początkiem zimnej wojny. Dawni sojusznicy nie ufali sobie nawzajem, a Amerykanie nie chcieli, by ta niezwykła technologia wpadła w ręce Rosjan. Dowiedzieliśmy się, że Rosjanie chcą przysłać zespół ekspertów, którzy obejrzą okręt. Podłożyliśmy więc ładunki, bum, i po wszystkim. Dla Japończyków to musiały być okropne chwile. Demonstrowali typowo japońską lojalność i miłość dla swojego kraju, tradycji, dla swoich okrętów. Każda łódź podwodna miała udekorowany kiosk. Świeże kwiaty, girlandy, gałązki. Wyglądały jak prawdziwe drzewa. Rankiem 1 kwietnia 1946 roku japońska flota podwodna ruszyła w kierunku miejsca swojego ostatecznego spoczynku, ku obszarowi oznaczonemu kryptonimem Głębia nr 6. Zatopienie okrętów zajęło amerykańskim saperom tylko 3 godziny. Pamiętam I-58. Nie mogliśmy doczekać się jego zniszczenia. To on zeszłego lata zatopił Indianapolis. I-58 spotkał w końcu taki sam los jak amerykański okręt, który zatopił USS Indianapolis. Okręt podwodny zatonął w niecałe 12 minut. Holowany przez mniejszy okręt, gigantyczny podwodny lotniskowiec klasy Sentoku I-402 miał być zniszczony jako ostatni. Wraz z nim poszedł na dno niezwykły owoc ludzkiego geniuszu. Amerykanie mieli nadzieję, że na zawsze. Prawie 60 lat po operacji Koniec drogi, Brad Fenow z nadzieją zanurza się w legendarnej Głębi nr 6. To jego ostatnia szansa na znalezienie zatopionej floty. Mam cel? Niech poluzuje przewód. Dwa cele, widzę oba. Dwa cele. Mamy oba. Jest! Po 10 dniach na morzu w końcu coś znaleźli. Nie wiedzą jednak, co to jest, okręt podwodny czy zwykły wrak. Rozpoczynają więc podróż wzdłuż masywnego kadłuba w poszukiwaniu cech, które pomogą im w identyfikacji zatopionego obiektu. Wielki. To prawda. Spójrz na tę dziurę. Postrzępione wyrwy w kadłubie świadczą o działaniu silnych ładunków wybuchowych. Nie wierzę własnym oczom. Niesamowicie zarośnięty. Jeśli wszystkie tak wyglądają, możemy nigdy ich nie zidentyfikować. Badacze są zaskoczeni skalą zniszczeń.
Trafiają jednak na elementy potwierdzające, że mają do czynienia z okrętem podwodnym. Co my tu mamy? Dziura w kadłubie. Ian, spójrz na to. Wielka dziura. Kadłub sztywny w kawałkach. Tam widać linię pokładu. W tym miejscu styka się z kadłubem sztywnym. To pokład górny. Kiedy ostatni dzień badań zbliża się ku końcowi, Brett jest pewien, że natrafił na relikty operacji Koniec Drogi. Badacze szukają jeszcze charakterystycznego kiosku, niepodważalnego dowodu, że mają do czynienia z okrętem podwodnym. Jest! Znaleźliśmy go! Kiedy badacze uświadamiają sobie, na co patrzą, emocje stają się niemożliwe do opanowania. To może być I-58? Ma okienka? Chyba tak. Płyniemy obok górnego relingu. Co to jest? Chyba okna. Tak jak ten, jasne. Co to? Nasze maszty. Widzę trzy maszty. To jest to. Znaleźliśmy I-58. Zdaniem badaczy to wrak I-58 japońskiego okrętu podwodnego, który 30 lipca 1945 roku, zaledwie dwa tygodnie przed kapitulacją Japonii, zatopił płynący na Filipiny amerykański okręt USS Indianapolis. To wielki sukces członków ekspedycji. Odnaleźli największe cmentarzysko okrętów podwodnych na świecie. U zarania zimnej wojny amerykańska marynarka w tajemnicy zatopiła japońską flotę podwodną, niechcący tworząc niezwykłe podwodne muzeum. Dziś jest to miejsce ostatniego spoczynku tajnej japońskiej łodzi podwodnej.